Witam Państwa, komentujemy na gorąco przebieg ostatniej już rozprawy, czyli ogłoszenie wyroku w sprawie oszczercy Pawła Chojeckiego. Już można mówić pełne nazwisko, gdyż jest skazany. Najpierw zapytam Pana Grzegorza, na co został konkretnie skazany? Sąd uznał oczywiście oskarżonego winnym i skazał go na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie obowiązku przepracowania 20 godzin miesięcznie społecznie oraz obciążył go kosztami postępowania sądowego w wysokości 20 tysięcy plus chyba 180 zł jeszcze jakiejś dodatkowej opłaty. Natomiast sąd nie przychylił się do wniosku wpłacenia przez oskarżonego 50 tysięcy nawiązki na rzecz katolickiej fundacji walczącej z patologią tradycyjną z nurtem tradycji w kościele, no uznając, że tutaj nie ma możliwości zasądzenia. To znaczy się była taka możliwość, że my mogliśmy jako bezpośrednio pokrzywdzeni wypowiedziami oskarżonego wnioskować o zadośćuczynienie dla nas personalnie. Natomiast my właśnie nie chcieliśmy czegoś takiego, bo to my wyszliśmy z założenia, że to nie jest proces między Patlewiczem i Wysokim a Chojeckim, ale to jest proces publiczny, tak? My nie jesteśmy wrogami, znaczy się inaczej. Chojecki nie jest naszym wrogiem prywatnym, tylko on jest wrogiem publicznym, tak? Bo on szkalował katolików jako całość, szkalował naród polski jako całość i szkalował prezydenta, który jest, no jakby nie patrzeć, prezydentem całej Polski, tak? Czy się komuś podoba, czy nie, mi się też na przykład ten prezydent nie podoba, ale to nie znaczy, że będę go porównywał do kału. No jest taka zasada jeszcze wywodząca się z prawa rzymskiego, że reprehensio calumniam vacare debat, co się wykłada, że krytyka powinna być pozbawiona obrazy. No, jest w przypadku Pawła Chojeckiego i jego patostreamów, to w zasadzie to nie jest krytyka, tylko to jest właśnie obrażanie. Więc tutaj ta zasada rzymska została też tutaj wywodzona. Tak, warto jeszcze powiedzieć tak generalnie odnośnie tego procesu, że no to ten dzień jest naprawdę wielkim zwycięstwem cywilizacji łacińskiej, zwycięstwem prawdy, dobra i kultury nad kłamstwem, złem i chamstwem, które szerzył Paweł Chojecki na swoim kanale. I tutaj oczywiście ta cała grupa to są straszni hipokryci i oni przez cały czas procesu wyzywali pokrzywdzonych w tym procesie hejterami. Natomiast no, ten wyrok jasno pokazuje, kto jest hejterem. Jedynym tutaj hejterem, przez którego zresztą odbył się ten proces, jest oczywiście Paweł Chojecki, tak? I za to został słusznie skazany. No tak, cóż tutaj dodać. No, cieszymy się z tego wyroku, bo on budzi nadzieję, że no, przynajmniej w pewnym stopniu ta patologia, która się wylewa z internetu, będzie ograniczona, że można jednak na drodze sądowej powstrzymać zalew tego chamstwa, wulgaryzmów, szkalowania narodu polskiego, wiary katolickiej. Miejmy nadzieję, że to wpłynie też ten wyrok na innych w sposób postraszający. No dokładnie, ja też uważam, że no, mam taką nadzieję, że ten wyrok przyniesie owoce w postaci nie tylko prewencji indywidualnej odnośnie dalszych działań tak zwanego pastora Pawła Chojeckiego, ale też przyniesie skutki w postaci prewencji generalnej, czyli zapobiegnie temu, aby ewentualni naśladowcy tego chorego z nienawiści człowieka szli w jego ślady i w podobny sposób wulgarnie atakowali świętości katolickie, naród polski, prezydenta. No co pan o tym myśli? No właśnie to powiedziałem, to też zgadzam się całkowicie z tym, co pan też tutaj mówił. Dobrze, no to jeszcze raz przypomnijmy, Paweł Chojecki, który uważał, że on tutaj jest ścigany przez inkwizycję, obleśną hejterów, został póki co nieprawomocnie skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności i opłacenie kosztów sądowych, prawie 21 tysięcy, bo tam jeszcze sędzia powiedział 20 tysięcy z hakiem i jeszcze jakieś tam kwoty dodatkowe, także około 21 tysięcy. No myślę, że to trochę zastopuje jego tą szkodliwą społecznie działalność. Dziękuję.